O. 206. Aha. Gubię. Gubię zasięg. Co to za krzyki? Bo mamy tutaj ten patent. Jaki patent? Patrz miś. Uuu, ładne. Ja nie lubię tej bitej śmietany. Ale pyszne. Młody, zmienisz zdanie. Próbuj. Ale to jest w tym kanastę? Tak. Dobra. Jak espresso, mokowski espresso. Słuchaj Krzyś, bo my tutaj ogarnęliśmy z Krzysiem. Świetną zabawę. Świetną zabawę. Bijanie ręki i łapanie? Wszystko potrafisz szybko zepsuć. I tak to zrobimy. Okej. Okay. Co? Okej. Okej. Krzyś jest mistrzem. On pokaże jak to się robi. No. Bo on nie wiem jak. Nie tak. Za mało stary. Jest mistrzem. Tak! Jak? Tak! No mistrzem! Jesteście mistrzem. No próbuj. A nie, to... Bo ja już zapomniałem jak to się robi. Teraz. Tak? No. No mistrz. Geniusz. Ale no to mi też. A tamtym razem to lepiej. Świetnie, znaczy tobie, mi nie bardzo, ale Krzysiowi szło świetnie poprzednio. I wiesz, czy to do nosa? I tym optymistycznym akcentem, hejka, hejka, witamy się z wami bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu? I... Krzysiu. Echo. Mamy echo w dołu. Zapraszamy was na nowego vloga. Chcesz spróbować jeszcze raz? Nie. Idę. Jak to no może jeszcze na raz starczy. Dobra, to próbujemy jeszcze raz? A co sobie będziemy żałować? Czekaj. Idę. Dobra, nie wiem, ile starczy. Tyle? Dobra. 3, 4. Jesteś beznadziejni w tym! Ale szło dobrze! O nie! No. O, masakra. Słuchajcie, dotarła nam cała fura paczek. Krzyś będzie mi pomagał je otwierać. To jeszcze jest nie wszystko. I będziemy ogarniać wszystko, co tam jest w środku. I powoli zabieramy się za pakowanie walizki, ale to będzie taki osobny odcinek. Pojawi się jutro. Lecimy z otwarciem paczek i zaczynamy. Numer 1. Poproszę o pomoc. Au, stanęłaś mi na łapę. Świeczka! No tak, świeczkę zawsze. Ma pachnąć jak Fidżi. Jak pachnie Fidżi? No właśnie tak jak ta świeczka. Ja nie wiem jak pachnie Fidżi. Fajnie pachnie Fidżi, nie? Może tak nie pachnie. Ej, ładnie pachnie ta świeczka. Co myślisz? No, ja masz tutaj. No mega mocno pachnie, nawet nie jest zaświecona. O, to są rzeczy do prania dla młodego. Powinien być jeszcze odklemak i kapsułki. Co to jest? A to jest do zrobienia tego. Dużo tego. Widziałam ile to jest kilogram. Do zrobienia czego? Lustra. Patrz, dalej się cieszy. Dobrze, że chociaż ona podziela mój entuzjazm. A to czuć taką... Co pomogę? Bo jak to śmierdzi naftą taką. Po co wam takie sznurki? Nie wiem. Przestańcie się ze mnie śmiać! Zobaczycie, że będzie ładne. Dobra, wielkie pranie, czas zacząć. Także zobaczcie, ile tego tutaj jest. I jeszcze tam jest taki jeden wielki wór do przebrania. Muszę to ogarnąć za chwilę. ale najpierw sobie podzielę to, bo wydaje mi się, że jedna pralka nie jest tarcza. Też tu są rozmiary nie tylko ten najmniejszy, ale do aż 68 albo 74 pełna wyprawka. Czas start. Pewnie. Czysta Alita niech się położy po prostu w tym. Wszyscy wykończenia jutro wracają upały. Teraz uhu, jej. Już się nie mogę doczekać. O, super. Wchodzi teraz ta deska jeszcze z przodu, no nie? Tutaj już nic nie będzie, nie? Z przodu? Tutaj nic nie ma. I to będzie tak zaszlifowane? No. Jednak będzie dobrze, jak to zaszlifuję, bo to jest takie tutaj, się można tulnąć. Śpieszę do was z informacją, otóż doszło mi takie cudo. Zastanawiałam się, czy dojdzie przed porodem. Udało się, doszło przed porodem. Jest to taki, wiecie, nie wiem jak nazwać, monitor, że przykładamy go do brzucha i słyszymy, jak bije serduszko małego, więc dzisiaj będziemy testować. Już wszyscy się cieszą, nikt się nie może doczekać. Sprawdzę tylko, jakie baterie są w środku, no i będziemy nasłuchiwać. Dotarł nam sprzęt do sprawdzania, co tam umbobo słychać w brzuchu. Umbobo. Umbobo będzie robiło. Umbobo. Założyłem już baterię, Martusia teraz jeszcze tylko rozpakowuje. To była instrukcja, o, w którym miesiącu jestem, tygodniu, w których miejscach można sprawdzać. No ciekawe. Wygląda to tak. Pokażemy z bliska. Tu się odpala. Słyszysz? No słyszysz taki dźwięk już brzucha. No i teraz trzeba nakierować. Wy kierujecie, bo ja muszę leżeć spokojnie. No to się połóż, Krzysiu będzie doktorem. To jest najgłośniej. No. Musisz nacisnąć, no. Sprawdź tu, bo to gdzieś tutaj zawsze sprawdzałem. Ale to nie dźgnij go tak. Pokaż. To może potrwać. Młody nadaje morsem. Gdzie to tam miała sprawdzać? Pokażę mi instrukcję. Tu masz. No i ale to się nic nie dzieje. Może dać ci coś słodkiego. Daj do serca, czy usłyszysz swoje serce. Ale serca nie słychać. Pokaż. Halo, halo, halo. W międzyczasie obczailiśmy, że jak się człowiek zmęczy, to zaczyna to działać to urządzenie, więc Krzysiu się męczy i za chwilę do niego podłączymy. Nie wiemy jak zmęczyć młodego, ale żeby nie było, że nie działa. Dobra, chodź. No. Nie ma? To 36 uderzeń nawet mierzy. No spoko, to teraz zobacz, czy się znajdzie. Tu jest twarde. No daj, gdzie ty możesz mieć serce? Jakie to takie irytujące. Trochę tak. Z lewej strony pod pępkiem, z prawej strony pod pępkiem. Tu, no. Idę po przeciwnej stronie. Dobra, no szukam przecież to. Mało, to musisz trafić. Ja wiem, jak ona się męczy z tą swoją aparaturą, żeby to trafić. Co to było? Nie wiem, nie ruszałam. Nie wykrzyk. Tu się pokazuje serduszko, jak coś niby złapie, nie? A się wypchnął tu. Nie dawaj nam dupy, daj nam serce. Mikołaj, współpracuj. Halo. Halo, Mikołaj! Jestem trochę zawiedziona. Ja jestem bardzo zawiedziona. Ile to kosztowało? Stówkę. Stówkę? Aż normalnie telefon mi padł z tego wszystkiego. Co o tym sądzisz? Sporo. No. Sporo. Na mnie działa, no tobie też nie działało. Spróbuj, a spróbuj teraz w tym samym miejscu? No. To jak nie, wiesz, słychać go. No słychać, gdzie ty dajesz? Tutaj gdzieś. No, słychać. No młodego słychać. A daj mi, przyłóż mi. Słychać. Mhm. słychać? Jak sobie równo w serduszko pracuje, tak tum, 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 tum. Jak się do niego przytulam, to po prostu zasypię. Może znajdziemy twoje pomału. Sprawdźmy moje, no. Ja szuszczę. Czy włosy może? Jak tobie równo ładnie serce chodzi. W moim sercu jest nirwana! Może się lepiej nie kłaść, tylko usiąść? A może się źle ułożył, może trzeba, wiesz, on też pływa, raz się od dupy strony pokaże. Mów. Mówię coś. Nie wykrywa w ogóle. Słuchajcie, to by można było... Powiedz coś jeszcze. Co mam powiedzieć? Ale pan! Wszystko słychać! Ty masz jakieś dziwne coś! Ono, ty moglibyśmy go usłyszeć? Jesteśmy w trakcie zużywania 758 baterii. O! Teraz... Znalazłaś? Coś znalazłaś? Słyszeliście? Słyszałem. O. 206. Aha. Głupie. Głupie zasięg. Co masz taką minę? Myślę. No to. Jedziemy dzisiaj gdzieś. Na męski wypad. Idziemy. Robić obiad. Dobrze, Krzysiu, zrób większą dramaturgię. Genialnie. Wow. Wow. No, to jak robisz tak? Tak, to widzisz tak, jedno oko. Jedno oko. No. A ja widzę cały czas dwoje. Ja widzę jedno. Co ty? Ja widzę dwa. Bardzo blisko, ale dwa. No co ty? No. A teraz jedna kreska. A masz śmieszne oczy.